Siema wszystkim, dzisiaj spotkałem się z moim serdecznym, starym podopiecznym. Imiennikiem, tak. Miał być spontan, zrobimy sobie dzisiaj taki delikatniuszki trening klateczki. Nie wiem, czy wszyscy Adasia znają, może nie. Adaś, może coś o sobie? Przedstawiam się, ale nie będziemy robić lekkiego treningu, bo takich nie powinno być. Takie robię tylko ja. Tak, właśnie, dokładnie. To nazywam się Adam Piwko, jesteśmy tu właśnie z Adasiem. Adaś zaprosił mnie, mamy robić właśnie trening klatki piersiowej i pogadać o moim przygotowaniu, jak to było podczas naszej już rocznej współpracy, bo w kwietniu nam pyknął jakiś rok. Tak naprawdę obgadamy to, ale zobaczycie, myślę, że na pewno dużo z tego możecie dla siebie wynieść, to będzie wiedza, że tak powiem, ciężko dostępna, ale na pewno wartościowa. Dokładnie tak, staram się troszeczkę też pomówić nie tylko o treningu, a bardziej o diecie, suplementacji, manipulacjach żywieniowych, coś co lubicie oczywiście. O takim okresie przedstartowym, no o samych hodowaniach, tak? Oczywiście, powiemy też o ładowaniach, bo u Adasia przez te kilkanaście startów, które zrobiliśmy razem, też stosowaliśmy różne metody. Bardzo różne metody, już staramy się, już wiecie, jesteśmy prawie, że przy idealnym dopasowaniu tego jego systemu żywieniowego, ale to o tym później. Niech was nie zwiedzie mój brzuch, też mam trochę siły. Mieć taką fryzurę, dwie serie po 12 powtórzeń grzebieniem. To zaczynamy sobie niestandardowo od wyciskania hantli w skosie dolnym. Pewnie mało kto zaczyna od takiego ruchu, ale też ruch dosyć niedoceniany. Na hantlach fajnie można sobie zaangażować każdy piersiowy oddzielnie, także pierwsza wstępna. Spokojnie, to, że nie ćwiczę, nie znaczy, że nie mam siły. Dajcie jeszcze chwilkę. A to, że ja ćwiczę, nie znaczy, że mam siłę. Na pewno też wygodne ćwiczenie to nie jest. Tym bardziej, że gorzej ze sprzętem. Pewnie. Ale tu chłopaki już chyba mi podrzucą, bo będzie ciężko. Tak? To daj. Bo nie ma się jak zaczepić. Nie ma się jak zaczepić stopami. Wiem. Chcesz jeden? Mati, pomoże? Bo nie ma się tu gdzie zaczepić stopami, nie? Przejebam. Dawaj. To jeszcze nie klamot. Buch. W sumie robimy trening jeden na rok, nie? W tamtym roku i teraz tył. Tylko, że w tamtym roku ja byłem dwa razy większy niż teraz. Teraz jestem po prostu gruby. I teraz mam roczny off-sezon. Czekaj, wrzucisz mi jedną? Czekaj. Dobra. To, że się opierdalam, nie znaczy, że aż tak. Siła idzie z żarcia. Epa. I hop. Go. Dwa. Trzy. Sześć. Siedem. Ostatni. O, właśnie. Noga mi się zsuwa. Jak widzicie, na off-sezonie Adaś też nie próżnuje. No i w sumie, tak jak zaczynaliśmy współpracę, było to dokładnie od kwietnia, bo ostatnio mi wyszło powiadomienie na Facebooku. Pamiętam, robiliśmy pierwszy trening. Ważyłem bodajże 80 kilo, 80, tak? Teraz 98, no. Gruby nie jestem. Wiesz. Duży też nie jestem, ale progres naprawdę dzięki temu człowiekowi
idzie bardzo duży, także... Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Póki co jeszcze bez planów startowych, ale wiecie, pierwsze kroki na scenie, tak jak Adaś mówił, 80-82, na jesieni nawet na scenie 85-6. I to bez żadnego okresu masowego tak naprawdę? No w sumie przerwa wakacyjna co najwyżej. Tak. Troszeczkę wiecie, trzeba się też nauczyć zawodnika, jak reaguje właśnie w kwestiach żywieniowych. No właśnie fajnie będzie, jak opowiemy o tych przygotowaniach, bo na początku to nam średnio wychodziło, ale później jak już poznaliśmy mój organizm, to ładowanie mamy już mniej więcej obczajone. Obcykane. I zobaczymy teraz. Może na jesieni, może na kategorię Men's Physique, ale biorąc pod uwagę gabaryty zawodników z IFBB, może to już być przeskok chociażby do kategorii Muscular Men's Physique, ale zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. No. Zobaczymy kwestię oceniania zawodników, jak to będzie wyglądać na koniec redukcji. Wiesz, bo wiecie, poziom zawodów oczywiście nie ustalają sędziowie, tylko zawodnicy, tak? Więc od tego, kto przyjedzie, kto się pojawi, jakie zawodnicy pojawią, pokażą gabaryty na scenie. Jeśli będziemy mieć podobne, ok, wtedy zostanie w tej kategorii. Jeśli zawodnicy będą sporo, że tak powiem, mniejsi, będą szli bardziej, może nie w estetykę, a w taką sylwetkę jako, naprawdę typowo plażową, to dopiero pomyślimy może o przeskoku w kategorii muscular. No i jeśli wiecie, to Adaś ma dość długie ramiona, więc po redukcji, w przypadku niektórych zawodników, którzy mają po 1,75 m, no trzeba zarzucić też troszeczkę tego mięsa, żeby to wyglądało w miarę estetycznie, tak? Może nie szkielet wąski mam, ale tej masy do nabudowania mam jeszcze na pewno sporo, bo myślę, że jakieś 5 kg jeszcze możemy spokojnie dorzucić. Także... Zobaczymy, jak na scenie, może w tym roku, na razie jeszcze bez planów, tak? Jak na scenie w tym roku wrzucimy te 92. Wychodzi się wtedy, kiedy jest się gotowy. Dokładnie, a nie tak, żeby wyjść i zajmować, kurwa, ostatnie lokaty. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia, najbardziej popularnego na klatkę, mojego znienawidzonego, ale muszę nad nim popracować. Przez to, że słabo zastrzyczyłem tą klatkę. Pamiętam, że gdy ćwiczyłem na siłowni pierwsze 2 lata, ciągle wyciskałem tą klatkę, ale wszystko mi rosło, tylko wszystko mnie bolało. Plecy mnie bolały, wszystko, ale nie klatka. No właśnie. Dlatego mam taki przerost tych barów. Od jakiegoś czasu... To jest poniekąd plusem tej klatki. Tak, na pewno. Na pewno, ale już od jakiegoś czasu poprawnie nauczyłem się wykonywać to ćwiczenie. No i widzę efekty. Mam lekko teraz blok taki siłowy, powracujemy właśnie nad siłą, następnie wchodzimy w trening hipertroficzny przed zawodami. No, to lecimy. Jak panią poprosicie, po treningu zdejmij koszulkę. O! Ale a ja nie. Że panią poprosicie? Znaczy pani też może zdejmij koszulkę, ja nie zdejmuję. Wiesz, to nie... Może coś tam się porozbieramy. To nie reklama pasztetu. To nie reklama pasztetu. Dawaj, dźwignę ją sobie niżej. A? Niżej? Tak. Bo jak podnoszę za wysoko, to wiesz, puszczam już łopatę i dupa. Trening wchodzi, jak Adaś śpiewa. Kardio podczas serii. Grunt pozytywne nastawienie. Jak to bym przychodził na siłownię, to by było dobrze. Ale tak to wiecie, mam tylu klientów, że... Ale przynajmniej jesteś blisko siłowni ciągle, tak? Tak, jestem cały czas blisko siłowni. Mam tylu klientów, że oni zawsze wykonują dodatkowe serie za mnie, także ja już chodzić nie muszę. Ja jestem dodatkowe kalorie za nich. To jest jedyny moment, kiedy mogę zmęczyć trenera, on zawsze mi wysyła jakieś tam deficyty zjebane, także... także uciskaj jeszcze! I tylko to, obciążamy węgle. Tylko to słyszę. Taką mam władzę. A tam od razu węgle. Czasami obciążam też inne rzeczy. Lecimy trzecie ćwiczenie, wyciskanie sztangi na skosie, też 8 powtórzeń. Powiem szczerze, 2 ćwiczenia zrobiliśmy, ale jak robisz tak typowo siłowo, się przyłożysz, to naprawdę po 2 ćwiczeniach jest ciężko. Niby 80 na kiju, ale robi swoje, nawet jak słyszycie, lekko jestem zdyszany, a powiem szczerze, kardio kręcę. Dużo żre, ale kardio kręcę, także wydolność mam. Mówię, trzecie ćwiczenie, następnie będziemy przechodzić do butterfly'a. Już porozciągamy sobie tą klatkę piersiową, ostatnie takie właśnie na ponapinanie tej klatki, na troszeczkę izometrii. Popumpowanie się tak zwane. No i będziemy przechodzić do ostatniego ćwiczenia na triceps. Także lecę pierwszą swoją. Dzie! Dzie!
Ty, zdjąłbym trochę stąd. Wiecie, piątkę. Wielu młodych adeptów siłowni. Cały ciężar przenosi głównie właśnie na barki, na zlice, niepotrzebnie obciążając ogólnie całe stawy barkowe. Zamiast ułożyć krzywiznę kręgosłupa tak jak powinna, starać się dopiąć tą klatkę, podnieść jedną wyżej. Dobra. Bo się nie zmieszczę się. No, łatwo to jest wytłumaczyć. Z tego względu, że nasze mięśnie nie wiedzą ile ciężaru jest na sztandze. One tylko czują obciążenie, więc jeśli zrobimy poprawnie technicznie nawet sztangą 50 kg na klatkę, ale wykonamy to klatką piersiową, to będzie to dużo lepszy bodziec niż jeżeli nałożymy tu 100 kg i będziemy wyciskać tricepsami, barkami, tak jak mówiłem na początku. Mnóstwo czasu spędziłem na tym, że źle robiłem to ćwiczenie i rosły mi te partie, co nie chciały, znaczy co nie chciałem, żeby rosły. Także często fajnie sobie cofnąć się z ciężarem, ale popracować w tym, czym trzeba. No i rozwijać to, co trzeba, nie tak nawalać, bo nawalać, nie? Dokładnie tak, liczy się cała objętość treningowa. Tak jak Adaś mówi, ruch mięśnia z punktu A do punktu B. Żadne czasy mięśnia pod napięciem i tak dalej. Różne cuda techniki. Ale zapominają o poprawnej technice danego ćwiczenia, co dopiero już w kombinacjach. Do tego dopiero zwiększanie objętości w czasie i ciężar, tak? To są trzy podstawowe aspekty. No i co jeszcze można takiego fajnego dodać, to na pewno dużym błędem jest oglądanie profesjonalistów na YouTubie, tak? Bo to tak. Są osoby, które już mają wyrobioną podstawę siłową fenomenalną i takie pompowanie się tego typu osobom może naprawdę sprzyjać. Jeśli jesteś osobą, no i sam już wiem, też niedługo ćwiczę, ale już do tego doszedłem, że naprawdę, żeby wypracować sobie bazę, trzeba przeznaczyć na to moim zdaniem kilka ładnych lat. Tak naprawdę, a później możesz się treningiem bawić, jeśli jesteś rozwinięty pod kątem siłowym, mięśniowym, czucia. Tak samo z takimi osobami świeżakami na siłowni. Jeśli każesz osobie, która przychodzi pierwszy raz na siłowni robić klatkę, ona na pewno jej nie poczuje tak naprawdę, bo nie wie, jak pracuje klatka piersiowa. Do tego dochodzą jeszcze niepotrzebne, według mnie niepotrzebne kombinacje, typu właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, utrzymywanie mięśnia pod napięcie, nie wiem, czy mamy, powiedzmy, ćwiczą oboczny akton barku, jeden hantel w górze, drugim ćwiczymy. Jedynie to może się przełożyć co najwyżej na większą bolesność mięśniową. Z żadnych przerostów. Stres metaboliczny nie jest kwestią, nie pomoże naszym mięśniom w lepszym rozwoju. Liczy się tak, jak powiedziałem wcześniej. Przeniesienie mięśnia, ruch mięśnia z punktu A do punktu B, tak? Raz, dwa, koniec. Żadnych kombinacji alpejskich, szczególnie kiedy zaczynacie przygodę siłownią. Takie zatrzymywanie tempa ruchu to jest kompletnie niepotrzebne. Widzicie, ciężar nie jest zbyt duży. Prawie oczywiście ja jestem rok, półtora w sezon. Ale stanowczo wystarczy, żeby zrobić dobry trening. A dajcie mi jeszcze chwilę. Ja będę mnie częściej wyciągnął na trening. To może podrosnę jak kiedyś. No ale jeszcze może kończysz ten temat. Ostatnie, najfajniejsze, co mogę dodać. I tu na pewno się zgodzisz. Nieważne jak ćwiczysz, znaczy nieważne. Drugorzędne jest to jak ćwiczysz, ale najważniejsze jest twoje zaangażowanie. Jeśli będziesz przychodził tutaj, opierdzielał się, no to nic z tego nie będzie, tak? Fajnie to się tłumaczy. Jeśli dostaniesz plan od najlepszego trenera na świecie, ale będziesz wykonywał go na pół gwizdka, nie będziesz miał efektów. Jeśli pani z warzywniaka rozpisze ci plan treningowy, ale będziesz sumiennie zapieprzał, efekt jako taki, ale będzie, także... Dokładnie. Także zostawiamy serducho tutaj. Jak się ledwo ściąga koszulkę, to znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że się skupiło w planie. Ile teraz ważysz? No dzisiaj maszczo 98. Także siedzi. Czyli zaraz po pół litra lodu ze stół. Thank you.
ostatnie na tryceps. Wyciskanie francuskie hamplami z martwego punktu. No, na pewno dużo cięższa wersja niż taka standardowa. Jednak to odłożenie hampla na ziemię mocno utrudnia całą sprawę. Polecam sobie sprawdzić. Pozycja przodem. Sami widzicie, Adaś mówi, że klatka była jego gorszą stroną. Jak na razie nie wygląda to źle. Oczywiście przy jak najmniejszym uszczerbku dla talii. Ja. Oczywiście wiecie, o co chodzi. Rok współpracy. Postaramy się dołożyć jak najwięcej i tak mięsa na scenie. Zaczęliśmy od tych 80 kg, później było 86, 87, jak wspomnieliśmy wcześniej. No już póki co w skali roku mamy 15 kg do przodu. Wagi stylicznej myślę, że będzie z 7, 8, 10. Zadowolony jestem z współpracy mega, tak naprawdę. No tylko liczymy na kolejne sukcesy. Było sporo, ale trzeba to poprawić. Jesteśmy akurat takimi osobami, że ja czy Adaś nie spoczywamy na pewno na laurach. To jest tak, że typowi zachłanni ludzie z nas pod względem sportowym, tak samo jak każdy prawdziwy sportowiec, że jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Każdy o tym wie, także pracujemy nad tym. A jest co robić, jeszcze jest gdzie mięso nakładać. Czy tak szerokiego bojczyku, ogólnie wiecie, ta klata optycznie, mimo że jest tak duża, to się tak optycznie rozciąga. Może się jeszcze czasami nawet w plecach. Widzicie, mimo tego, że ten obojczyk jest dość wysoki, to i tak tutaj mamy co robić, zagęścić te plecy i tak zrobić rozmiar, więc te 5-6 kilo wagi sceniczne jeszcze nam dość mocno pomoże. Oczywiście nie oszczędzając już barków. Pewnie. Barki nigdy nie mogą być za duże, nie? Jak sami widzieliście, zrobiliśmy hardkorowy trening. Może nie aż tak hardkorowy, przynajmniej w moim wykonaniu, bo ja tam jestem, wiecie, na pół gwizdka przez cały rok. Dla się już taki... Każdy mierzy siły na zamiary swoje. Dokładnie. No to co, Adaś, jakie plany? No to tak jak mówiliśmy, plany startowe są na pewno... U mnie będzie jesień, tak? Jeszcze mamy to obrać, tak naprawdę zobaczymy. Będę miał jeszcze lekkie tygodniowe wakacje niedługo. Zobaczymy, jak będzie po tych wakacjach i obieramy plan startowy, aczkolwiek no, musimy go obrać, na pewno już będzie ta jesień, z tego względu, że będę miał rok przerwy, już mam ten głód sceny, tak naprawdę już dosyć mi odpoczynku, dosyć nie użalania się, ale że tak powiem takiego luzu w tych treningach, jednak nie powiem, że gdy nie ma tego okresu startowego, ciężko z tą Michał, z tym wszystkim. Treningi są hardkorowe, bo to kocham jak zawsze, no ale do Michy nie ma takiej motywacji niestety, no ale już mówię, naprawdę jestem gotów, bo wiem, że ten progres będzie naprawdę wow i chcę sam to zobaczyć, chcę udowodnić sobie, każdemu, że naprawdę ta sylwetka wniesie kolejny poziom. Jaki tylko wiecie, może. Dobieramy sylwetkę do zawodów, a nie zawodu do sylwetki. Dlatego, tak jak rozmawiamy z Adasiem, najpierw forma, nie spinamy się z jakimkolwiek terminem do zawodów, że mamy tak zdążyć na te zawody, niezależnie czy dołożymy 2, 3 czy 10 kilo, tak? Bo liczy się tu dla nas jak najlepsze docięcie, jak najlepsza forma względem przy zachowaniu jak najlepszych proporcji, tak? I to jest tutaj najważniejsze. Czas nas jakikolwiek nie goni. Jeśli nie jesień, to może wiosna 2020, choć to już będzie może zbyt odległy termin, bo to już nie chcemy może obokalać. Fajnie być w tym sztosie, że tak powiem. 3 lata startowałem wiosna, jesień, wiem jak to jest. Mega to jest wykańczające dla organizmu, aczkolwiek no, robi to robotę i naprawdę motywacja jest ciągle. Wiecie, jak nas śledzicie z Adasiem, pierwszy sezon startowy w 2018, jak zaczęliśmy na wiosnę, Adaś ważył na scenie około... 83 kilo. Nawet mniej mi się wydaje. No tak 82, 83, no coś takiego. Robiliśmy ładowania wtedy typowo takie węglowodanowe przy niskiej podaży białka i tłuszczy, co... No nie było to takim trafnym pomysłem, naprawdę potrafiliśmy u mnie ładować, no pamiętam to jak dzisiaj wyjazdy do Luksemburga, 1000 węgli dziennie przez 3 dni. Płaski byłem, no nic się nie działo, nie? Waga 82-83, mimo tego wiecie, Adaś nie jest niskim zawodnikiem, ramiona są długie, ten obojczyk jest szeroki, więc jeszcze wiecie, trzeba te mięśnie tak samo wypełnić. Oczywiście to nie jest kulturystyka, trzeba to zrobić w taki sposób, żeby u niego, jeśli chodzi przynajmniej o talię, tak, te proporcje zachować. Uważać na brzuch oczywiście. Uważać na waskularyzację, też w mojej kategorii nie jest ona za bardzo pożądana tak naprawdę, więc też trzeba tego unikać. No i co, no to, tak jak mówiliśmy, to nasze, na przykład u mnie takie ładowania węglowodanowe typowo się tak bardzo nie sprawdzały tak naprawdę. Można jeszcze od razu wspomnieć o sezonie jesiennym, gdzie już dopracowaliśmy to naprawdę już na dużo wyższy level. W sezonie jesiennym, staraliśmy się dorzucać. No spora część ogólnie diety codziennej była wspomagana oczywiście tłuszczami. Głównie staraliśmy się, żeby to były tłuszcze nienasycone. Dokładnie. A podczas ładowania
perfekcyjnie sprawdzały się tłuszcze nasycone. I to nie olej kokosowy i tak dalej. Dokładnie. Tylko Adaś, żebyście mieli wgląd, bo ja lubię być zero-jedynkowy, czyli mówić coś konkretnie. Środa, karkówka do kolacji. Dokładnie. Czwartek, stek półkilowy do kolacji. Piątek, dzień przed startem, tak w ciągu dnia oczywiście by i tłuszcze, w białko i węglowodany. Przy obecnym hajpie na ucinanie wszystkiego, tłuszczy, białka, zero, głodujemy sami węglami, wiecie, jak to tak się utarło. Piątek przed zawodami, to w ciągu dnia stek, wieczorem jeszcze byliśmy, pamiętam, na burgerze. Zjeść burgera i to wcale nie był mały, także to jest, wiecie. Tak, fajnie mi na przykład Adaś tu opowiadał, jak, znaczy to teraz wspomniał, że fajnie na przykład dużo osób strasznie jest taki hajp na te jajka z rana, prawda, już od dawnego czasu, a co, tak jak mi Adaś fajnie to tłumaczył, tłuszcze nasycone mniej więcej w organizmie ile się utrzymują? Takie 6-8 godzin, prawda? Jeśli myślicie, że rano zjecie sobie, no, jeśli też ukażecie pewne aspekty dietetyczne, tak naprawdę połączenie tłuszczy nasyconych z węglowodanami tak naprawdę... Wiecie, deficyt rządzi się swoimi prawami. Podczas deficytu nie będzie jakiegoś większego problemu w tym. Pewnie, ale podczas jakimś... plusu kalorycznego oczywiście uważam na takie połączenia oczywiście, ale samo łączenie chociażby tłuszczy nasyconych z węglowodanami też większego nam problemu nie sprawi. Ale tak jak widzicie, staramy się też może nie iść za trendami, tylko wykorzystywać własną wiedzę, własne doświadczenie, bo pewnie, jak sami widzicie, moich zawodników niektórych, Adaś podczas okresu jesiennego, czasami dni treningowe, gdzie robiliśmy powiedzmy 5-6 tygodni przed zawodami, Adaś czuł zmęczenie, bo objętość treningowa była już naprawdę dość wysoka, kalorie schodziły w dół, robiliśmy wyjście na bilans zerowy na 6-7 dni, tak? Praktycznie zero cardio, chyba jeden trening w tygodniu. Dokładnie. I 800-900 węglowodanów dziennie na 6 tygodni przed zawodami, więc wiecie, to jest takie... Tak, tak samo fajnie wspomnieć, u mnie bardzo sprawdzały się, nawet teraz pracuję na tej metodzie, mianowicie dni treningowe potrafią być na mniejszej kaloryczności niż dni nietreningowe. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza. U mnie to naprawdę się super sprawdza, gdzie w ten dzień nietreningowy, gdzie nic nie robię, tak naprawdę uważam, że jestem dosyć aktywną osobą w ciągu dnia, więc u mnie, że tak powiem, leżenia na łóżku całymi dniami nie ma. To te dni nietreningowe, gdzie miałem wyższe podaże kalorii, tak naprawdę tak mnie nakręcały, że kolejne treningi, nawet gdzie miałem dzień treningowy niższy kalorycznie, te treningi wychodziły super, bo już chodziłem na nie zregenerowany, odpoczęty, nabity tymi węglami. Odpoczynek też robił swoje, no a co jest najważniejsze na redukcji? Żeby trening siłowy był najefektywniejszy, tak? Dokładnie tak, dlatego potrzebujemy więcej kalorii, żeby więcej kalorii użyć na treningu, pewnie, tak? Tak jak w takim systemie żywieniowym Adama, prawda? Od poniedziałku do piątku miał dni treningowe, 5 z rzędu i schodziliśmy z tą kaloryką ciut niżej. Pewnie. Weekendy były dniami wolnymi i było... ładowanie większych kalorii. Znaczy wiecie... Zero kaloryczne. Było ładowanie czasami większych kalorii, czasami zero kaloryczne i czasami cheat no limit. Tak. I co się okazało? Poniedziałek waga jeszcze była niższa niż piątek. Także... Właśnie, to jest taki właśnie fajny przykład, że naprawdę nie ma jednego typowego schematu. Jestem też osobą, która na przykład jest bardzo podatna na te węglowodany. Ciągle u mnie, że tak powiem, walczymy z tą gospodarką cukrową, bo aczkolwiek mam tak, że węglowodany dają mi energię, ale duża ich podaż mnie zmula, to także też ciężko mi dopasować tą dietę tak naprawdę. Fajnie się u mnie sprawdzają posiłki białkowo-tłuszczowe. No mówię, na przykład uwielbiam i też bazowaliśmy bardzo często na właśnie bardzo mocnym uderzeniu węglowodanów na kolację, tak? Co sprawiało, że zasypiałem, spałem naprawdę 8-9 godzin i rano wstawałem no jak nowonarodzony. Było czasami tak, że Adaś wszystkie na 5 posiłków dziennie, 4 posiłki miał białkowo-tłuszczowe, nawet około treningowo, jedyne węglowodany tak, to było na kolację. To było jeszcze prawie że rok temu i sprawdzało się idealnie, pewnie, pamiętam, podczas początkowych prepów. Dlatego wiecie. Jeszcze zobaczymy kwestię, jak będzie wyglądać u Ciebie sylwetka po zakończeniu redukcji. Tak, bo wiadomo, wiecie, każda federacja rządzi się swoimi prawami. Oczywiście bez lubowania za żadną. Adam startuje w IBB, naszym tutaj polskim, tak? Więc tu z jednej strony są lubowane w kategorii men's physique takie sylwetki troszeczkę estetyczne, troszeczkę gładsze. Adaś troszeczkę już tego mięsa nabudował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na całe, w cudzysłowie, szczęście zrobili kategorię, która też bardzo mi przypasowała, nie wiem jak tobie, muscular men's physique. Pewnie, ale aczkolwiek myślę, że jeszcze, no tam patrząc po znajomych moich, typu Luka, no to brakuje mi 15 kilo. No, dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądać na scenie po zakończeniu okresu redukcyjnego. Gdzie się widzisz za 2-3 lata? No to myślę, że naprawdę chciałbym zostać tym typowym zawodowcem, czyli tak jak każdy startujący chciałby siebie widzieć, no mówię, największe ale marzenie... zawodowcą, żeby mieć kartę, czy zawodowcą, żeby z tego zarabiać? Nie no, właśnie zawodowcą, żeby mieć kartę
dalej z tego zarabiać? No to jest chyba każdego, że tak powiem, klucz, no bo wiadomo, kochamy to wszystko, ale fajnie, jakby z tego się zwracały pieniążki. Nie ukryłam, że no to kosztowne jest. Fajnie, gdyby się to zwracało poniekąd. Największym marzeniem jest na pewno Olimpia, tak jak każdego zawodnika, tak? Aczkolwiek chciałbym przepracować taki okres, tak jak patrząc po zawodników po Stanach na przykład, że wszyscy tam żyją tym, tak samo, fajnie sobie, tylko że umieją powiązać z tym całe swoje życie, tak? Dokładnie. Nie grunt jest być zawodowcem i moim zdaniem całe życie, kurczę, jeść kurczaka z ryżem, nie, ja neguję tego w ogóle, ale fajnie, że tak powiem, umieć pożyć życiem i być tym zawodowcem, czyli oglądasz na przykład Mister Olympię, tak? Oni później, jak byłem w Stanach, oni później 2-3 miesiące w ogóle nie przychodzą na siłownię. Roberta Piotrkowicza też, tak samo, mówi, że Robert odpoczywa kilka miesięcy po zawodach, tak? Jeremy Błędia po Olimpii, 2 miesiące impreza. Dokładnie. Znaczy nie mówię o czymś takim, ale fajnie jest na przykład, jak właśnie pooglądasz tych wszystkich swoich, że tak powiem, idoli, że oni umieją, gadałem z Reaganem, Grimesem, oni umieją żyć życiem, ale kiedy trzeba, spinają dupę i robią to, co trzeba. Także dokładnie to tak. Moim zdaniem nie jest najtrudniejsze trzymanie diety tak naprawdę, bo powiem szczerze, że kiedyś przerabiałem to, że tak powiem, jak byłem samotny. Trzymanie diety, gdy jesteś samemu, nie wychodzisz, to naprawdę nie jest nic trudnego. Powiem szczerze, jeśli to kochasz, jeśli tylko trenujesz, jesz kurczaka z ryżem 6 razy dziennie, ale codziennie siedzisz w domu, codziennie pracujesz, nie jest to ciężkie. Ciężkie jest, jeśli wyjeżdżasz, podróżujesz po świecie. Za to podziwiam tych wszystkich zawodników, bo naprawdę wyjazdy, wyjazdy no, rządzą się swoimi prawami. Ciężko jest zjeść, ciężko jest ustalić sobie się trening, bo wiesz, inna siłownia, inne otoczenie. Wszystko inny kraj, to w ogóle też ciężko ogarnąć. To jest na przykład takie fascynujące moim zdaniem, że to już jest naprawdę taki wyższy poziom motywacji, bo wszystko zgrać, bo wiadomo, kulturystyka to są szczegóły. Jeśli jesteś zajebisty w szczegółach i w tych postawach, no to jesteś najlepszy, tak? Ale właśnie, żeby zgrywać te szczegóły, to jest takie chyba najtrudniejsze w tym sporcie, nie? Coś jeszcze? 100 kilo na scenie? Za półtora. Będzie. I krata dla trenera. Pewnie, ale nie piwa. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Clean Label Formula to idea czystej etykiety. Nasze odżywki to zdrowe i przemyślane uzupełnienie Twojej diety. Produkty z linii CLF bazują na naturalnych komponentach. Muscle Clinic w trosce o Twoje zdrowie.